Oddaj! Natychmiast! Sama oddaj! To moje! No w końcu! Teraz Kissimissi jest zdecydowanie moja! Wow! Ile miejsca pod łóżkiem! Fajnie byłoby zrobić tu domek! Pod łóżkiem jest naprawdę dużo miejsca, ale chciałabym, żeby było go jeszcze więcej. Będę potrzebowała do tego kilku desek i piły. Emma, co ty robisz? Nie widzisz? Robię drewniany stelaż na moje łóżko. Stelaż? Co? No to ja nie mogę być gorsza. Zostało jeszcze kilka śrubek do przykręcenia. I można postawić na tym łóżko. Zobacz, jak fajnie mi wyszło. Okej. Też mam pomysł. Kilka śrubek. Myślę, że wszystko gotowe. Cool. No okej, gotowe. Samantha, jak ci nie wstyd zgapiać cudze pomysły? Nic nie zgapiłam, wszystko wymyśliłam sama. Twój domek pod łóżkiem nie będzie tak fajny jak mój. Okej. Bo właśnie teraz zamierzam udekorować go kolorowymi wstążkami. Właśnie w ten sposób. No nieźle, ale ja mam lepszy pomysł. Co masz na myśli? Właśnie zamierzam pomalować ściany białą farbą. Prawie gotowe. Wielkie mi rzeczy. Mój domek i tak będzie ładniejszy. Co by tu zrobić, żeby mój domek był jeszcze piękniejszy? Wiem! Powieszę zasłonki. Samantha czegoś takiego na pewno nie będzie miała. I co z tego? Poradzę sobie bez zasłon. Zamiast nich mogę użyć kolorowej narzuty. Spójrz, jak pięknie. Rewelacyjnie to wyszło. Trochę tu pusto. Muszę udekorować mój mały domek. Mam nadzieję, że babcia nie będzie miała nic przeciwko, jeśli pożyczę trochę kolorowego papieru samoprzylepnego. Przyda mi się też jej koc. Z koca będzie wspaniały dywanik. A z tego papieru wytnę rysunki, które przykleję na ścianach. Dywanik gotowy. Zostały tylko rysunki. Super! Ja też mam fajny pomysł. Wykorzystanie koca jako dywanu to świetny pomysł. Moja Kissimissi bardzo lubi różowy kolor. A papier pomoże mi udekorować ściany. Tylko spójrzcie, jakie to piękne. Myślę, że zrobiło się tu naprawdę przytulnie. Muszę tylko przykleić tapety. Taki delikatny kolor. Super to wygląda. A to przyczepię tutaj. To był świetny pomysł. Ekstra! Można też przyczepić na ścianę kilka fajnych obrazków. A ja będę miała nawet własny księżyc. I to z latającym spotkiem i rakietą. Tylko spójrzcie, mam prawdziwy kosmos. Już prawie skończyłam. Jestem zachwycona. A to powieszę tutaj. Powieszę też srebrne łańcuchy.
Dzięki temu w domku zapanuje przytulna atmosfera. A ja mam bardzo dużo wachlarzy. Tylko spójrzcie, jak wyglądają teraz te ściany. Lampki też mam. Przykleję je na ścianę. I od razu włączę. A za pomocą waty zamienię je w prawdziwą chmurkę. Wow! Jak pięknie to wygląda. Jak miło jest być we własnym domku. Tylko troszkę niewygodnie jest tu leżeć. Bingo! Wiem, muszę zdobyć coś miękkiego. What? Oh. To świetny pomysł. A teraz tu zupełnie coś innego. Uwielbiam pufy. Są takie miękkie i wygodne. Od razu lepiej. Przydałby mi się też stolik. Najważniejsze, żeby był równie uroczy jak reszta w moim pokoju. Teraz stolik wygląda jak słodki cukierek. Będę na nim przechowywała wszystkie moje kosmetyki. Super! Mnie też czegoś brakuje. Wiem! Zrobię sobie prawdziwą tarczę do gry wrzutki. To wstawimy tutaj. Gotowe! Emma, chodź się ze mną pobawić. Chętnie. Samantha, jak masz tu ładnie. Bierz lotki. Zagramy wrzutki. Wow! To takie fajne. Tak, to dopiero jest zabawa. Przebiłyśmy wszystkie baloniki. A teraz zapraszam do mnie. Samantha, zrobię ci makijaż. Będziesz tak piękna, że nie poznasz się w lustrze. Ojej, naprawdę jestem piękna. Dziękuję, Emma. Kurczę, to łóżko jest za wysoko. Jak mam się na nie dostać? What? A ja wymyśliłam świetny sposób. Zamierzam zrobić drabinę. Prawie gotowe. Tadam! Wspinanie się na łóżko jest teraz takie łatwe. To genialne! Ale po co robić drabinę, skoro można ją po prostu przynieść? Emma, chcesz coś przekąsić? Łap, Skittles! Bardzo dziękuję! Mam tu akurat specjalny automat. Będzie mi dawał cukierki. Jakie pyszne. Chyba musimy wymyślić, jak połączyć nasze łóżka. Mam pomysł. Najpierw trzeba naciągnąć sznurek. A potem powiesić na nim zwykłe wiaderko. Super. Rzeczywiście. A teraz możemy przekazywać sobie nawzajem różne smakołyki. Emma, mam dla ciebie Kinder niespodziankę. Jakie dobre. To miło z twojej strony. A ja zrobię Samancie mały żarcik.
Zobaczymy, co powie, gdy zobaczy tego węża. Thank you very much. A, Emma! Przestraszyłaś mnie! What? Moje serce prawie stanęło. Subskrybuj kanał Urapapa, aby nie przegapić kolejnych challenge'y. Z nami zawsze jest wesoło i bardzo ciekawie.